Karolina, doskonale sobie z tego zdajecie sprawę, że jest szefową wszystkich naszych działań wideo w internecie. Ej, Majki! On do mnie robi ham, ham! Co się na niego zrobić? Najpierw tak. Aha, to tak. W fundacji coraz goręcej, coraz bliżej 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i dzisiaj trochę o tych przygotowaniach chcemy wam opowiedzieć, a przede wszystkim o tej sferze wideo. Jak wiecie, Karolina zajmuje się wideo w fundacji, jest redaktorem naczelnym owsiak.net.pl. No jakoś tak stopce coś tam ma o tym, że jest szefową działań wideo i działań owsiak.net.pl. Ale teraz przygotowujesz się do czegoś bardzo ważnego, czyli do transmisji internetowej finału. Transmitowałaś już w tamtym roku poprzedni finał, transmitowałaś przystanek Woodstock. Opowiedz trochę o tych przygotowaniach. Na czym ta transmisja, na jakim kanale ta transmisja będzie się odbywać? Ta transmisja będzie wyjątkowa, dlatego że, jak wiesz, Aniu, zresztą, będzie to transmisja, która nie tylko będzie pokazywać to, co dzieje się w telewizji, nie tylko będzie pokazywać koncert przed Pałacem Kultury i Nauki, ale także będzie specjalna transmisja dla internautów i tą transmisję będą mogli obejrzeć ludzie tylko i wyłącznie w internecie. Jej nie będzie w telewizji, nie będzie w żadnym innym tajemniczym miejscu, będzie tylko w internecie. Przede wszystkim na stronie owsiak.net.pl. Tam oczywiście można wejść i będzie można ją zobaczyć, cała główna strona będzie jej poświęcona. Natomiast można ją też zobaczyć na YouTubie, na kanale owsiak.net.pl. Ale jeżeli tylko ktokolwiek będzie miał ochotę embedować tą transmisję, dajemy taką możliwość. Wszyscy tak naprawdę mogą pokazać ją u siebie. Wystarczy tylko kliknąć w odpowiednie miejsce, pobrać kod, umieścić go u siebie w blogu, u siebie na stronie, u siebie w serwisie. To jest naprawdę kompletnie bez znaczenia, gdzie to będzie. Ważne, żeby to było w internecie i wtedy ta transmisja będzie tak naprawdę wszędzie. Zdarza się tak, że te mniejsze organizacje pozarządowe często sobie myślą, że nie mogą przebić się do świadomości publicznej, ponieważ nie mają dostępu do telewizji, nie mają dostępu do bardzo dużych, tradycyjnych mediów, a tu okazuje się, że jednak nasza fundacja, która z tymi mediami jest jednak zaprzyjaźniona i ma do nich dojścia, jednak myśli, że warto w tym internecie się pokazywać i transmisję robić również w internecie. No tak, internet przede wszystkim to jest miejsce, które ma jedną zasadniczą zaletę. Nikogo nie musisz pytać, czy możesz się tam pokazać. Tak naprawdę, jeżeli tylko czujesz, że chcesz coś opowiedzieć, masz ochotę przekazać coś ludziom, jest wydarzenie, na które chcesz kogoś zaprosić, ale ten ktoś fizycznie nie może na nim być, to wystarczy tylko, że podejmiesz odpowiednie działania, które wcale nie są skomplikowane, bo zrobienie takiej transmisji to naprawdę nie jest duży kłopot. I wtedy w twoim wydarzeniu, w twojej akcji, w twoich działaniach może wziąć udział naprawdę masa ludzi z całego świata. A to wszystko tylko dlatego, że masz internet, a w zasadzie aż dlatego, że masz internet. Także to jest jego ogromna zaleta, że tak naprawdę nieważne to jest, czy jesteś dużą organizacją, czy małą, czy masz na to pieniądze, czy nie masz, bo to też można zrobić zupełnie za darmo. Zawsze masz wyjście i zawsze możesz pokazać siebie i to, co robisz, i że to, co robisz, jest fajne i pokazać to innym ludziom. Także jeżeli o to chodzi, to naprawdę transmisje internetowe są bardzo proste do zrobienia, zwłaszcza na YouTubie, bo o tym kanale... O tym serwisie mogę powiedzieć najwięcej, bo tamte transmisje robiliśmy dotychczas. To jest naprawdę bardzo proste i każda organizacja w zasadzie w każdej chwili może zdecydować się na to, że robi coś live, czy to jest wydarzenie, czy to jest po prostu spotkanie z ludźmi. Jest taka możliwość w każdej chwili, to jest zupełnie za darmo. No właśnie, bo bardzo dużo różnych imprez można transmitować. To może być jakiś event typu koncert, może być spotkanie władz. I zależy, co kogo interesuje. Jeżeli ktoś ma ochotę i możliwości pokazać na przykład, jak w danym sezonie łowi się dane ryby, to może to pokazać. Może zabrać ze sobą kamerę, może mieć ze sobą internet i już działamy. To już teraz nie jest kłopot. Nie jest problemem to, żeby wziąć ze sobą internet gdzieś. To nie jest żaden problem. Może też pokazać, tak jak my na przykład teraz. My nagrywamy ten materiał, ale równie dobrze mogłybyśmy się umówić, że chcielibyśmy spotkać się z wami, może kiedyś to nastąpi na żywo, zdecydować się na to, że jesteśmy po tej stronie, wy jesteście po tej drugiej i po prostu sobie rozmawiamy i robimy to za darmo, robimy to bez konieczności użycia jakiegoś szczególnego sprzętu, oprogramowania i tak dalej. Możemy to zrobić w każdej chwili. No tak, bo tak naprawdę, żeby zrobić transmisję, są potrzebne 4 rzeczy. Kamera, komputer, internet i prosty program, który można z YouTube'a ściągnąć. Tak, za darmo. Można go porać. To oczywiście YouTube, bo jeżeli o tym mówimy, to oczywiście YouTube. Natomiast może to też być, zależy jaka ma być forma spotkania, ale nawet jeżeli nie musi być to kamera zewnętrzna, może być to kamera, która jest w komputerze. Tak też się da.
Czyli trudniej, ale się da. Czyli polecamy, sięgajcie do możliwości wykorzystywania transmisji, transmitujcie. No i my standardowo zachęcamy, jak będziecie transmitować, podsyłajcie nam linki, my będziemy bardzo chętnie je pokazywać, reklamować. Wszystkie informacje, takie typowo, krok po kroku, jak co zrobić, znajdziecie na dole pod filmem, w opisie filmu. Tam przygotowałyśmy linki do takich poradników, z których możecie korzystać. Po prostu, jeżeli wszystko przeczytacie, co tam jest napisane, a nie jest tego dużo, jest bardzo proste, jest po polsku, to spokojnie będziecie mogli taką transmisję zrobić sami.